Marek Daćko, zawodnik NMC Górnika Zabrze i reprezentant Polski, został wybrany sportowcem roku 2016 w organizowanym przez Głos Zabrza i Rudy Śląskiej plebiscycie. Chciałbym z tego miejsca wszystkim bardzo serdecznie podziękować, zwłaszcza kibicom, zarządowi, całemu sztabowi trenerskiemu, jak i medycznemu, i zawodnikom i fanom zabrzańskiego sportu za wsparcie i oddane głosy na moją osobę. Drugie miejsce zajął zawodnik Górnika Zabrze Igor Angulo, a trzecie Bożena Larisz, zdobywczyni drużynowego złotego medalu Mistrzostw Świata w wędkarstwie spławikowym oraz indywidualnego brązowego medalu Mistrzostw Świata. Osiągnęłam w zeszłym roku wszystko, co każdy sportowiec by chciał, czyli Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Świata, brązowy medal Grand Prix Polski, srebrny medal Grand Prix Polski. Jestem dwukrotną wicemistrzynią Polski, także chyba każdy sportowiec marzy o takich sukcesach, a tym bardziej zostać na podium sportowca roku Zabrze, gdzie tu jest tyle sportowców, są piłkarze, siatkarze, handball jest, przecież to jest niesamowite, jestem, no nie bądź się ten. Najlepszym trenerem został Jerzy Szymański z klubu sportowego Olimp Zabrze. Drugie miejsce zajął Mariusz Jurasik, a trzecie Joanna Uracz-Kocur z klubu sportowego Iskra. Bardzo duża satysfakcja, bardzo się cieszę, że zostałam nominowana przez panią prezes, bo sukcesów w Iskrze jest dosyć dużo. Gimnastykę mam na bardzo wysokim poziomie, poza tym jest też ośrodek przygotowań olimpijskich, gdzie trenuje kadra narodowa, w związku z tym bardzo się cieszę, że to ja właśnie udało mi się tutaj stanąć na podium. Trzecie miejsce zobowiązuje? Jak najbardziej, oczywiście. Mam nadzieję, że w przyszłości gimnastyka kiedyś będzie jako trenerstwo na pierwszym miejscu i tego bym wszystkim chyba trenerom Iskry życzyła. W plebiscycie, który rozpoczął się 8 grudnia, nominowanych było 32 sportowców i 14 trenerów. Zabrzanie po pierwsze mają dobre warunki, żeby uprawiać sport. Po drugie są zdeterminowani i sięgają po laury. I myślę, że to co ważne, chcą razem z nami budować potęgę sportową Zabrza. Oni są najlepszymi ambasadorami Zabrza, tak więc im życzę sukcesów, a nam wielu wspaniałych wrażeń. Cieszy również to, że znajdujemy dyscypliny, o których nie wiedzieliśmy, że takie nawet istnieją i że osiągamy takie sukcesy w różnych dyscyplinach. I to jest dowód na różnorodność Zabrza. To jest dowód na to, że Zabrzanie mają bardzo ciekawe zainteresowania, bardzo różne zainteresowania. No, ja wierzę, że jeszcze o wielu sportowcach usłyszymy. W trakcie balu wręczono również nagrodę dla najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego w 2016 roku. Tytuł ten otrzymała już po raz drugi Aneta Wolny z zespołu szkół nr 10. Pracuję w takiej szkole, gdzie sport na porządku dziennym. Bardzo dziękuję przede wszystkim kolegom i koleżankom z zespołu szkół nr 10. Jak wiemy, sukces nie jedno ma imię, więc powinni również tutaj być ze mną. To jest taki power do działania, jakaś satysfakcja, jeżeli chodzi o to wyróżnienie. Tak, że nas się docenia. Bardzo dziękuję Zabrzu, że pamięta o nas, o nauczycielach wychowania fizycznego. Bo jednak od WF-istów wszystko się zaczyna i cieszymy się, że również nas doceniają. To był już 35. plebiscyt organizowany przez Głos Zabrze i Rudy Śląskiej. Litry, hektolitry potu, godziny ćwiczeń, treningów, później wyrzeczeń czasowych, rodzinnych, aby wspiąć się gdzieś do góry, aby zdobyć medale, aby gdzieś zaistnieć. Oczywiście, że ci sportowcy przypuszczalnie nie robią tego dla tych laurów, oni to robią między innymi też dla siebie i z pasji, ale to wspaniale, że my możemy tę pasję w jakiś sposób honorować, nagradzać i cieszyć się razem z nimi, z ich sukcesów. Jak na bal przystało, oprócz wyników plebiscytu, na wszystkich czekała także muzyka na żywo i zabawa do samego rana.